Witajcie kochani, pierwsza transmisja live poza studiem. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Będę chciał dzisiaj mówić o takim ważnym temacie, który poruszacie w wielu miejscach, mianowicie jak budować wiarę. I podejdziemy do tego tak mocno, całościowo, szeroko, ale tylko tak jedna taka informacja. Słuchajcie, to jest nadawane z mojego domu w górach, to są ze mną dzieci. Dzieci są zajęte, ale czy oni będą grzeczni? No miejmy nadzieję. Gdyby naraz były jakieś krzyki i coś wbiegło tutaj, to nie przerażajcie się, to tylko moje dzieci. No i będziemy reagować po prostu, wiecie jak to jest. To jest życie po prostu, real life. Oczywiście jest ze mną po drugiej stronie, gdzieś tam internetu, Robert Mierzwiński, który będzie moderował wasze intencje, wasze pytania, także wpisujcie w komentarzach intencje modlitewne, na końcu się pomodlimy za wszystkie te intencje. Wpisujcie swoje pytania, ja na bieżąco tutaj mam WhatsAppa na drugim komputerze i będę, co będę robił? I będę starał się od razu odpowiadać, a jeżeli nie od razu, to po chwili, tak? Także dzisiaj lecę, słuchajcie, tu jestem na telefonie, tu mam komputer, a tam mam dzieci, także dosyć dużo się dzieje dzisiaj. No, miejmy nadzieję, damy radę. W imię Boże, damy radę. Okej. No więc pytacie tak. Pytacie, jak budować wiarę. Gdzieś tam w tle jest takie pytanie, jak sprawić, żeby Bóg objawiał się w moim życiu, żeby był bardziej widoczny, żeby doświadczać Go w codzienności. I dlatego chcę odpowiedzieć przy okazji tego pytania na kilka innych pytań i rozwiać kilka takich wątpliwości, które mogą się pojawiać. Powiemy sobie na temat tego, do czego służy wiara. W ogóle w życiu chrześcijanina, katolika, po co jest wiara, tak? Czy wystarczy intelektualne poznanie Boga? A może potrzeba czegoś więcej? Czyli do czego służy wiara? Dwa, czy wiara jest zero-jedynkowa? Mam albo nie mam? Czy może jest jakiś wzrost wiary? I to jest niesamowite. Jak robiłem dzisiaj takie studium biblijne na ten temat, to sam odkryłem no przepiękne rzeczy a propos wzrostu wiary, które dotyczą również mnie. Mam nadzieję, że Ciebie też to jakby zainspiruje, że pójdziesz po prostu do przodu jak rakieta, kiedy zrozumiesz te kolejne kroki wzrostu w wierze. Na samym końcu. W trzecim punkcie powiem, czym jest wiara, tak od strony teologicznej i zobaczymy, że takie podejście bardzo intelektualne też, rozbijemy sobie to tak teologicznie, wnosi kolejny jakby poziom zrozumienia. I na sam koniec dopiero pokażę trzy sposoby budowania wiary. Nie jeden sposób. Zazwyczaj mówi się o jednym sposobie, mianowicie o słuchaniu słowa. To jest oczywiście poprawne, ale tych sposobów są co najmniej trzy. Także, wiecie co, nawet teraz myślę, że nawet cztery, okłamałem Was, dopisuję sobie na samym końcu, dopisuję sobie czwarte. No to jest piękne, słuchajcie, czyli już się nam poszerza to zrozumienie. Dobrze, kochani, jest Was coraz więcej, macham Wam wszystkim. Będziecie się pewnie pojawiać sukcesywnie, ale dobrze. Po pierwsze, zobaczymy, do czego służy wiara. Po co jest nam wiara? Może możemy się bez niej obejść, a może nie możemy. No i zobaczmy. W liście do Hebrajczyków 11:6 czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Bardzo mocny werset. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jakiej wiary? Takiej najprostszej nawet. Muszę mieć taką najprostszą wiarę, którą każdy może mieć, nawet patrząc na wszechświat, patrząc na człowieka, jak jest cudownie stworzony, że Bóg jest. Taka wiara wystarcza. I od razu jest konsekwencja, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Czyli od samego początku prawdziwa, poprawna wiara zakłada, że ona ma wpływ na moje życie. Jeżeli wiara nie ma wpływu na moje życie, na moje decyzje,
na moje wartościowanie, to znaczy, że nie jest prawdziwą wiarą. To znaczy, że jest, ja mówię o czymś takim, jest religioznawstwem. Że ja mniej więcej coś tam kojarzę, tak, że ci wierzą w ten sposób, a ci w inny. Ja akurat może intelektualnie się zgadzam bardziej z tymi, tak, ale to nie ma wpływu na moje życie. To nie jest wiara. Wiara wpływa na życie. To jest piękna prawda pierwsza. Czyli wiara służy do poznania Boga i ma wpływać na moje wybory moralne. Druga rzecz. Wiara służy do tego, żeby zawiązać relacje zaufania z Bogiem. I przez wiarę, to jest najważniejsze w ogóle, ja przyjmuję zbawienie. Przez wiarę ja się łączę ze zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa. Jan 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy. Czyli jeżeli ja wierzę w Jezusa, jeżeli ja przez wiarę przyjmuję Jego dzieło, jeżeli ta wiara wpływa na całe moje życie, na moje wybory, na moją moralność, to ja przyjmuję przez wiarę zbawienie. I mówimy tutaj o przyjęciu Jezusa jako Zbawiciela i Pana, jako podstawowych, fundamentalnych decyzjach. Z tego wynika chrzest, czy tak wynika w pierwszych wiekach, z tego wynikał chrzest i dopiero później kolejne sakramenty. Ale wszystko zaczynało się od tego, że ja wierzę, że ja przez wiarę przyjmuję to, co Jezus dla mnie uczynił i przez to wchodzę na drogę zbawienia. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. I teraz mówię szczególnie do osób, które są dręczone przez takie wąskie, ciasne sumienie, które uważają, że Bóg chce cię dorwać, że Bóg chce cię zniszczyć. Weź sobie ten werset 17 do serca. Bóg nie posłał swojego Syna, żeby cię potępił, ale po to, byś został zbawiony. Czyli dla wszystkich dręczonych przez skrupulanckie sumienie, dla wszystkich dręczonych przez jakieś pokusy demoniczne, Bóg chce Twojego zbawienia. Dlaczego? Bo Cię kocha, bo Cię kocha. Czyli druga funkcja wiary, przez wiarę nawiązuje relacje zaufania i wchodzę na drogę zbawienia. Trzecia funkcja. Wiara pozwala przyjmować Boże działanie w codzienności. I tutaj kobieta cierpiąca na upływ krwi, którą kochamy, ten przykład jest cudowny. Mateusz 9, wersety 20 do 22. A w ogóle wiecie co? Ja mam przygotowane to na Google Drive. Chcielibyście to nauczanie jako link po prostu mieć? Te wszystkie odnośniki do Słowa Bożego? Chcielibyście to piszcie. Co? Jak chcecie, to wam udostępnimy gdzieś tam na Facebooku całe to nauczanie, żebyście mieli wszystkie te wersety i mogli sobie jeszcze później przejrzeć. Jak chcecie, to piszcie. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, bo sobie mówiła: żebym się od jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Zobaczcie, czyli Jezus, oczywiście, że to moc Ducha Świętego uzdrowiła tę kobietę wychodzącą z Jezusa. Ale Jezus mówi, Twoja wiara Cię ocaliła. Tak ważna była ta wiara, tak mocno Jezus podkreśla rolę wiary. To Twoja wiara pozwoliła Ci przyjąć moją dobroć. Twoja wiara pozwoliła Ci przyjąć moje działanie. A więc wiara jest potrzebna, żeby przyjąć Boże działanie. I czwarta jakby rola wiary jest taka, że wiara pozwala Ci działać zgodnie z wolą Bożą. Czyli nie tylko Bóg działa w Twoim życiu, ale dzięki wierze Ty działasz tak, jak Bóg tego chce, tak jak mówi w swoim słowie, tak jak Cię prowadzi duchowo. Tylko wiara pozwala Ci wypełnić Twoje powołanie. W skrócie, list świętego Jakuba, rozdział 2, werset 17 do 19. Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja pokażę ci wiarę ze swoich uczynków.
Wierzysz, że jeden jest Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. To znaczy właśnie, jeżeli, zobaczcie, złe duchy też wierzą, no nawet więcej, one wiedzą, że Bóg jest, nawet wiedzą, jaki Bóg jest, ale nie chcą się podporządkować, nie chcą działać zgodnie z Jego Słowem. Natomiast my chcemy się Mu podporządkować. Chcemy słuchać Boga i wypełniać to, co słyszymy, to, co Bóg nam objawia podczas modlitwy, podczas liturgii, przez znaki czasu, mówiliśmy już o tym, na wszystkie te sposoby. Czyli wiara jest połączona z uczynkami. Czyli podsumowując, do czego służy wiara? Pierwsze, poznanie Boga, druga, relacja zaufania i przyjęcie zbawienia, trzecie, przyjęcie Bożego działania i czwarte, moje działania zgodnie z wolą Bożą. Tak? Zobaczcie, czyli do tego jest potrzebna wiara. Widzimy więc, że jest niezbędna. I teraz taka ciekawostka, którą przygotowałem dla Was, ale też bardzo mnie dzisiaj to dotknęło i jakby ubogaciło. Jak wzrasta wiara? No każdy powie, no wiemy, że wiara rośnie. Że może być mniejsza albo większa. A ja wypisałem sobie biblijne przykłady, szczególnie z Ewangelii, jak Jezus określa wiarę. No i to było taki przewrót trochę kopernikański. Zwróćcie szczególną uwagę, kto miał najmniejszą wiarę, czy nie miał wiary, a kto miał największą. Zwróćcie na to uwagę. To jest niesamowite. Punkt pierwszy. Bez wiary. Można być bez wiary. I zwróćcie uwagę, kto jest bez wiary. Mateusz 17:16. Przychodzi zrozpaczony ojciec i mówi: przyprowadziłem go, czyli swojego syna opętanego, do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was cierpieć, przyprowadźcie mi go tutaj. Uwaga, jak Jezus nazwał uczniów, przyszłych apostołów? Plemię niewierne. Niewierne znaczy bez wiary, niewierzące. To jest coś niesamowitego. W tym konkretnym momencie uczniowie absolutnie nie mieli wiary. No ktoś może powiedzieć, no jak? Apostołowie? No jednak, zobaczcie, Jezus przecież nie wyzywał ich jakoś tak, że tak powiem, na wyrost. Jezus stwierdza fakt. Oni w tym momencie byli niewierni i przewrotni. Czyli punkt pierwszy. Można nie mieć wiary. Na szczęście to jest punkt zero, od którego się odbijamy. Uczniowie też się odbili, w końcu zostali apostołami, w końcu wszyscy oddali, oprócz Jana, oddali życie za Jezusa i potwierdzili swoją wiarę, czyli wyskoczyli z punktu zero, prawda, wysoko, wysoko. Później patrzymy dalej. Małej wiary, można mieć małą wiarę. Mateusz 6:30. Kiedy Jezus mówi o tym, żeby mu zaufać, żeby się nie troszczyć zbytnio o rzeczy doczesne, i mówi, uwaga, Jezus mówi do swoich uczniów: jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przeodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Znowu, Jezus mówi do uczniów i mówi: wy macie małą wiarę. Jak to my mamy małą? Przecież cię słuchamy. No zobaczcie, ale Jezus stwierdza fakt. No słuchacie mnie, ale na ten moment jesteście w tym miejscu. Rośnijcie dalej. Rośnijcie w ufności. Rośnijcie w uczynkach. Rośnijcie w dziełach mocy. Rośnijcie w dziełach miłości. Prawda? Rośnijcie. Czyli mamy uczniów bez wiary, mamy uczniów małej wiary. I uwaga, pierwszy przykład. Ktoś się pojawia z wiarą taka, jaka powinna być. Mateusz 9:22, kobieta cierpiąca na krwotok. Jezus mówi: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej kobiety, od tej chwili kobieta była zdrowa. My myślimy, wow, niesamowita jest ta kobieta. Jej wiara jest po prostu ponad niebiosa. A Jezus mówi, po prostu masz wiarę. I stało się to, co się powinno stać, kiedy się ma wiarę. No możemy się zastanowić, da się więcej? Da się więcej. Uwaga.
Gdzie jest więcej? Poganka, teraz zobaczymy, poganka, matka dręczonej, zniewolonej córki. Mateusz 15, 25. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Czyli Jezus mówi: na ten moment ja nie jestem posłany do pogan. Na ten moment ja nie mogę udzielać łaski poganom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Czyli to jest niesamowite. Jezus mówi nie. A ona mówi tak. Tak. Ja wierzę, że i tak to dla mnie uczynisz. Chociaż powiedziałeś, że to nie jest ten czas. Chociaż powiedziałeś, że jestem niewłaściwą osobą. To ja i tak wierzę, że to uczynisz. Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. I my byśmy mogli powiedzieć, no jak? Dlaczego Jezus jej czegoś udzielił? Jezus powinien ją skarcić, powinien powiedzieć, przecież powiedziałem nie, odczep się kobieto. A ona usłyszała od Jezusa coś całkowicie innego. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Cudowny moment. Kobieta, poganka, według oceny żydowskiej grzesznica, czyli osoba niegodna, osoba w grzechu, osoba poza przymierzem, która przychodzi, Jezus jej wyraźnie mówi nie, a ona mówi tak. I tak wierzę, że otrzymam od Ciebie to, o co Cię proszę. Wtedy Jezus jej odpowiedział, niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili córka była zdrowa. Chwała Panu, to jest cudowne, to jest dobra nowina dla Ciebie. Wiele osób myśli, czy Pan Bóg chce pobłogosławić mi w tej i w tej sferze? Czy Pan Bóg chce mnie uzdrowić? Czy Pan Bóg chce błogosławieństwa dla mojej rodziny? Czy Pan Bóg chce nawrócenia męża? I tak dalej, i tak dalej. Na podstawie Bożego Słowa ja Ci od razu mówię, Pan Bóg tego chce, to jest Jego wola, On to wyraźnie mówi, ale nawet gdybyś miał wątpliwości, to ta kobieta udowadnia, że możesz tak bardzo Jezusowi zaufać, tak bardzo możesz Mu zaimponować swoją wiarą, że uczyni wszystko, czego chcesz. To Słowo tak mówi. Ta kobieta jest tego dowodem. I mamy to w Bożym Słowie właśnie po to, żebyśmy się uczyli całkowitego zaufania dla Jezusa. Całkowitego, w każdej sytuacji. Wtedy Jezus jej odpowiedział, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz. Czyli, zobaczcie, wyszliśmy od tego, że uczniowie nie mieli wiary, uczniowie mieli małą wiarę, Izraelitka w przymierzu miała wiarę i przyjęła uzdrowienie, a tu przychodzi poganka poza przymierzem z wielką wiarą. Z wielką wiarą. I możemy się zastanowić, czy jest możliwe pójście jeszcze dalej? Jest możliwe. Jest jeszcze największa wiara. Niesamowite to jest. Też Ewangelii Mateusza 8, 10 i wersety następne mamy przykład setnika. Jezus powiedział, przyjdę i uzdrowię Twojego sługę. Ten człowiek nie prosił nawet dla siebie o coś, ale dla swojego sługi. To już było dziwne. Przecież no jaka to jest relacja setnika? On miał 100 żołnierzy, jeden z nich chory. On idzie do Jezusa. I Jezus mówi, pójdę i uzdrowię go. A setnik mówi, nie potrzeba. Wystarczy, że wypowiesz słowo. I Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Setnik miał największą wiarę. On miał wiarę, chociaż jeszcze Jezus nie dokonał cudu na odległość, ten człowiek sprowokował Jezusa do nowego sposobu działania. I pochwalił go, tak wielka wiara. I następne wersety, zobaczcie, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu, zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w Królestwie Niebieskim. To jest o nas. My przyjdziemy ze wschodu, z zachodu,
Poganie, my wchodzimy do królestwa, to jest o nas. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli ci, którzy myśleli, że są uprzywilejowani, że im się należy wejście do Królestwa Bożego, bo są Żydami albo bo są Polakami, tak, tak jak my myślimy, to jest mówi nie, nie, nie. Przez wiarę, przez zaufanie, przez uczynki potwierdzające wiarę. Tak się wchodzi. Do setnika zaś Jezus rzekł, idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś i o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Zobaczcie, cudowna podróż, czyli widzimy, możemy być bez wiary, możemy być małej wiary i to są poziomy, gdzie musimy pracować nad wiarą. Później zaczyna się wiara, która przyjmuje Boże działanie, wielka wiara i największa wiara. Życzę Wam wszystkim, kochani, żebyście mieli największą wiarę. Wtedy będziemy doświadczali całkowicie nowych rzeczy, których jeszcze możliwe, że nikt nie doświadczył. Tak jak ten setnik, który po raz pierwszy, przynajmniej w Ewangeliach, Jezus uzdrawia na odległość. No właśnie, czyli widzimy, jest pewna droga. Wiara jest nam konieczna do życia z Bogiem, ale nie tylko z Bogiem, w codzienności. Wiara jest potrzebna w codzienności, żeby się nawet poprawnie zachować, żeby z miłością się do kogoś odnieść. Potrzebna jest wiara, bo moje samolubstwo powie, dlaczego mam być dla niego miły? Nie grożą mi żadne konsekwencje, mogę być właśnie wredny. A wiara powie ci, nie, nie, nie. Bóg z nieba patrzy. Bóg cię kocha, Bóg chce, żebyś kochał tę osobę. Tak? Powściągnij swój gniew. Bądź dla niego bratem. To mówi wiara. Czyli bez wiary nie możemy normalnie funkcjonować. Nasza wiara powinna wzrastać. I teraz krótko się zastanowimy, czym zatem jest wiara. Co to jest wiara? Tak? Wiele różnych słyszałem definicji. Słyszałem też takie hasła pod tytułem jestem ateistą, bo nie mam łaski wiary. Bóg mi nie dał takiej łaski, po prostu jestem ateistą. Czy to jest poprawne patrzenie? Zaraz się zastanowimy nad tym. Od razu czujecie, że to jest niepoprawne, prawda? Czujecie to. No ale niektórzy mówią, no chciałbym mieć więcej wiary, no i się modlę. Oto jakoś nie ma tej wiary. Albo niektórzy z Was mówią, no tyle już nowen pompejańskich odmówiłem, czy odmówiłam. Chodzę codziennie do kościoła. No gdzie jest to Boże działanie? Gdzie jest ta wiara? No właśnie. Zastanówmy się. Czym jest wiara? Po pierwsze, teologicznie. Wiara jest cnotą. No i może, no i co mnie to obchodzi? Nie, to jest bardzo ważne. Wiara jest, to, że wiara jest cnotą, to jest mega super ważne. Dlaczego? Co to jest cnota? Cnota to jest nawyk współpracy człowieka z Bożą łaską. Nawyk. Czyli, że ja przywykłem ulegać Bożej łasce. Cnota zakłada dwie części. Boską i ludzką, które działają razem. Wiara jest cnotą, nadzieja jest cnotą, miłość jest cnotą, ale dzisiaj o wierze. Czyli to jest nawyk współpracy z Bożą łaską. A więc poprawne to jest, kiedy mówimy, że wiara jest decyzją. Ja się decyduję ufać Bogu. Ja się decyduję ufać Bożemu Słowu. Ja się decyduję na krok wiary. Tak? Na przykład, że pomodlę się za kogoś, że pomimo tego, że sytuacja wygląda po ludzku źle, ja wykonuję jakieś działania. Wychodzę na przykład z domu i idę na kolejną rozmowę o pracę, tak? Bo Bóg mi tak pokazał. Robię to, bo to jest dobre, bo tak Bóg pokazuje. Podejmuję decyzję wiary i Bóg dokłada łaskę. Bóg dokłada łaskę w moim sercu, w moim umyśle i te dwa elementy sprawiają, że ja zaczynam współpracować z Bogiem. Co tutaj jest ważne? Ważna jest taka rzecz. Zawsze potrzebna jest moja decyzja i współdziałanie i Bóg zawsze daje łaskę. Uwaga, powtórzmy. Zawsze Bóg daje łaskę. To nie jest coś takiego, że Bóg czasem daje łaskę wiary. Bóg zawsze daje łaskę. Co więcej, łaskę wiary otrzymujemy jeszcze przed nawróceniem. To jest tak zwana łaska uprzedzająca. To znaczy, że Bóg jeszcze zanim cokolwiek dobrego zrobiliśmy, zanim podjęliśmy decyzję nawrócenia, to On już nam udziela łaski wiary, żebyśmy mogli się nawrócić. Żebyśmy mogli przyjąć, że On jest,
i że On chce ode mnie zmiany życia. Czyli zobaczcie, z tego, że wiara jest cnotą, wynikają co najmniej takie rzeczy. Zawsze współpracuje moja decyzja, moje czyny z Bożą łaską. Bóg zawsze daje łaskę i uwaga, tak jak każda cnota, im więcej treningu, tym lepszy efekt. Tak się dzieje z każdą cnotą. Czyli niektórzy tak do mnie mówią, Michał, chciałbym mieć taką wiarę jak ty. Oj, chciałbym mieć. To ja chcę ci powiedzieć coś takiego. Jeżeli poświęcisz tyle lat, co ja, na studiowanie słowa, na głoszenie, na modlitwę w tej intencji, na oglądanie Bożych dzieł, to będziesz miał taką samą wiarę. Po prostu to jest kwestia treningu. To nie jest tak, że niektórzy jakby urodzili się i mają więcej wiary, a inni po prostu mają mniej. Nie. Jedni więcej trenują, inni trenują mniej. Naprawdę tak to działa. Tak działa każda cnota. Czyli punkt pierwszy. Wiara jest cnotą. Po drugie, wiara jest owocem Ducha Świętego. Jak zobaczymy sobie w liście do Galatów, jakie są owoce Ducha Świętego, to znajdziemy w tym katalogu, że takie słówko wierność. Że owocem Ducha jest wierność. Ale to słowo wierność to jest greckie słowo pistis i dokładnie pistis znaczy i wiara, i wierność. To znaczy, że owocem Ducha Świętego jest wierność, to znaczy nie uleganie presji, nie uleganie, kiedy jest ciężko, trzymanie się Bożych zasad, Bożego Słowa, Bożej obietnicy, ale również wiara, ufność Bogu. Czyli Duch Święty wspomaga mnie. I dlatego, kiedy uczniowie mówią, Panie, przynóż nam wiarę, to dobrze mówią, bo potrzebna jest nam modlitwa. Im więcej modlitwy, tym więcej tego owocu Ducha Świętego we mnie. Tak? Czyli wiara jest cnotą, jest owocem i uwaga, jest taki rodzaj wiary, który otrzymuje się na chwilę. Nie ma się jej cały czas, ma się taką wiarę na chwilę. Co to jest? W 12 rozdziale 1 do Koryntian święty Paweł mówi o darze wiary, charyzmatyczny dar wiary. Co to jest? To jest niesamowite narzędzie do posługi. Ja takie doświadczenie miałem kilka razy w życiu. Doświadczenie charyzmatycznego daru wiary. To jest takie doświadczenie, taka absolutna, totalna pewność, że Bóg jest w tym miejscu, że cokolwiek w Jego imię wypowiem, to się wydarzy i to się natychmiast wydarzy. Kilka takich, powiem Wam, kiedy miałem takie doświadczenie. Pierwsze, kiedy spotkałem Ducha Świętego, który objawił mi się jako osoba, to potem miałem przez cały dzień po prostu takie doświadczenie nadprzyrodzonej wiary. I inna sytuacja, kiedy na naszym spotkaniu, kiedy modliliśmy się za chorych, w drugiej ławce naprzeciwko mnie zemdlał człowiek. I podeszły osoby do niego, bo modlitwa biegła, i podeszły do tej osoby i pokazały mi, że ta osoba nie oddycha i nie ma pulsu. Czyli wyglądało, że umarła. Od razu mówi, nie mamy certyfikatu zgonu. Ale w tym momencie Duch Święty dał mi taką absolutną pewność, że ten człowiek nie umrze. Ja po prostu stałem i w imię Jezusa rozkazywałem, mniej więcej minutę, może dwie, rozkazywałem temu człowiekowi, że ma ożyć, ma wstać i ma zdrowe wyjść z kościoła. I po minucie, dwóch, ten człowiek odzyskał puls, zaczął oddychać, wstał oszołomiony i po prostu wyszedł sobie z kościoła. Tak? Także miałem takie doświadczenie, nie mam certyfikatu, czy ten człowiek umarł, czy tylko zemdlał, czy tak, ale wyglądało to bardzo źle. Natomiast wiem, co się działo we mnie. Na ten czas Bóg dał mi dar, charyzmatyczny dar wiary. Tak? Ja wiedziałem, że ten człowiek nie umrze. No właśnie, czyli czym jest wiara? Jest cnotą, to jest nasza codzienność, jest owocem Ducha Świętego i czasem otrzymujemy charyzmatyczny dar wiary. Czasem. Do posługi. Do posługi innych. Do objawienia
szczególnych dzieł Bożych, do dokonania jakiegoś potężnego cudu, Bóg daje właśnie charyzmatyczny dar wiary. No i dobrze, no i dochodzimy, kochani, powoli do tego, jak budować wiarę. Jak budować wiarę. Tak, przeprowadziłem was, za długo mówiłem, czy ciekawie, czy nieciekawie. Czyli do czego służy wiara, mówiliśmy? Wiara, która wzrasta. Aha, może jeszcze jedno zdanie. Jeszcze jedno zdanie, kochani. O tym wzroście wiary. Nie wiem, czy zauważyliście właśnie, że ci, którzy powinni mieć wiarę, to właśnie jej nie mieli. A ci, którzy myśleliśmy, że jej nie mają, to ją mieli. I to jest taki paradoks. Ja też to niestety widzę. Często jest tak, że przychodzi osoba z ulicy, słyszy głoszone Boże Słowo, widzi świadectwa uzdrowień, odpowiada swoim sercem, swoim umysłem, wiarą i natychmiast na przykład oddaje życie Jezusowi, idzie do spowiedzi po 20 latach na przykład i zostaje uzdrowiony. I ludzie ze wspólnoty są źli i mówią, to jest niesprawiedliwe. Dlaczego ta osoba otrzymała natychmiast to, co chciała, a ja się na przykład modlę od roku, dwóch, pięciu i tego nie mam? No właśnie. Ci, którzy powinni mieć wiarę, często wiary nie mają. Albo mają za mało. A ci, którzy przychodzą z ulicy, naraz mają wiarę. Powiem wam jedną rzecz. Często to widzę, że osoby, które są dłużej we wspólnotach, zamiast rosnąć w wierze, to obumierają w wierze. Dlaczego tak się dzieje? Tak nie powinno być. Im dłużej jesteś z Bogiem, tym twoja wiara powinna być mocniejsza. To jest niewłaściwe. Zaraz się zastanowimy, co trzeba robić, żeby wszystko było odpowiednio poukładane. Tak? Później mówiliśmy, czym jest wiara, czyli jest cnotą, owocem Ducha Świętego i bywa charyzmatem. I teraz właśnie, jak budować wiarę, kochani? Jak budować wiarę? Zobaczę zaraz jeszcze. Patrzymy, tutaj Robert mi pisze na WhatsAppie. Pozdrawiam Cię, Robert. On mi podsumowuje pytania. Czy są jakieś etapy wzrostu wiary? O, to już o tym mówiłem, tak? Czyli Agnieszka już odpowiedziała na Twoje pytanie. To odpowiemy sobie później. Paweł zadał takie pytanie, co to znaczy widzieć w duchu, jak to się widzi? No to jest takie stwierdzenie, tutaj może trochę slangowo powiedziałem, powinienem bardziej powiedzieć przez dar poznania, czy przez dar słowa poznania Bóg objawił mi to i tamto, tak? Czyli przez słowo poznania, przez taki dar. Dobrze, no i przechodzimy do tego, jak budować wiarę. Czyli już mamy już przygotowane ten powiedzmy, tą scenę. Uwaga, 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 uwaga. Słuchanie słowa. Punkt pierwszy. Jak budować wiarę? Słuchanie słowa. Rzymian 10:17. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. I teraz punkt pierwszy. Słuchajcie, żeby było jasne, ja nie chcę być przykry ani uszczypliwy dla nikogo, ale stańmy w prawdzie. Chcę tutaj do tej sytuacji się odnieść. Dlaczego ktoś jest na przykład 20 lat we wspólnocie i zamiast rosnąć w wierze, to jest coraz gorzej? Zadajmy sobie pytanie, czy to, co jest głoszone w wielu miejscach, to jest słowo Chrystusa? Bo gdyby to było słowo Chrystusa, to zgodnie z pierwszą częścią zdania rodziłoby wiarę. A jeżeli nie rodzi wiary, tylko na przykład lęk przed diabłem, to nie jest słowo Chrystusa. To jest po prostu jakieś, no coś innego, ale nie słowo Chrystusa. Dlatego pytanie, co jest głoszone w naszych kościołach? Co jest głoszone w naszych wspólnotach? Ponieważ słowo Chrystusa powinno rodzić wiarę. I tutaj zadajmy sobie takie pytanie, też mówię tutaj do liderów, wspólnot, do księży. Co głosimy? Czy głosimy to, co Słowo Boże pokazuje? Czy głosimy to, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła? Co my głosimy?
Bo gdybyśmy głosili poprawnie, to ludzie powinni rosnąć w wierze. I to jest punkt pierwszy. Słuchanie słowa. Punkt drugi, kochani. Oglądanie Bożych dzieł. Ja byłem wychowany w tym punkcie pierwszym, że należy słuchać Bożego Słowa. I to jest prawda. I sam musiałem odkryć, że jest również punkt drugi, trzeci. Zobaczymy, zaraz jest czwarty. Punkt drugi, oglądanie Bożych dzieł. W Ewangelii Jana 2,11, prawda, po interwencji Maryi, można powiedzieć, tak, Jezus dokonał cudów w Kanie Galilejskiej. Zobaczcie, jaki jest efekt w uczniach. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Jezus objawił swoją chwałę, dokonał cudu. Czyli nieprawdą jest coś takiego, co jest głoszone w wielu miejscach, przez wielu poważnych nawet księży, że nie należy oglądać Bożego działania. To jest nieprawda. W momencie, kiedy oglądasz i zachwycasz się. O, mieliśmy małą przerwę. Uwaga, wróciliśmy. W momencie, kiedy oglądasz Boże działanie, oddajesz Bogu chwałę. Twoja wiara wzrasta. Tak? Czyli oglądanie Bożych dzieł. I trzeci punkt, czyli tak, słuchajcie, tutaj pisze mi Robert, że transmisja. Mam nadzieję, że jest wznowiona, tak? Transmisja. Jesteśmy. Dobrze, dobrze. Czyli, słuchajcie, no, takie drobnostki nas nie pokonają. Czyli słuchamy słowa, oglądamy Boże dzieła. I trzeci punkt. Życie wiarą. Żyjemy wiarą. Rzymian 1,17. Jak jest napisane, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. My jesteśmy ludźmi, którzy żyją z wiary. Żyją krok po kroku w wierze. Dokonuję decyzje w wierze. Wykonuję to, co Bóg mi pokazuje. To wymaga mojej wiary, ale później, kiedy się dokonuje to, co Bóg zapowiedział, to jeszcze bardziej mnie umacnia. I tak jak Słowo Boże mówi, z mocy w moc wzrastać będą. Boga nad bogami ujrzą na Syjonie. My mamy wzrastać w wierze, wzrastać w mocy przez życie wiarą w codzienności. O, tutaj właśnie Iwona zadała pytanie, jak oglądać Boże dzieła? Gdzie? W codzienności, kochanie. W Twoich relacjach, w codziennych, zwykłych zdarzeniach, kiedy Bogu się oddajesz i widzisz, jak Bóg układa Twój dzień, kiedy widzisz, jak Bóg wyprowadza Ciebie z jakichś takich, można powiedzieć, pułapek czy dołów, w które się wpada, prawda, w życiu. I oczywiście tym podstawowym i fundamentalnym miejscem oglądania Bożych dzieł powinien być Kościół. Kościół. W Bożym zamyśle Kościół, z greckiego eklezja, czyli zwołanie wybranych, w Kościele powinniśmy doświadczać Bożych dzieł. I oczywiście Bóg w swojej miłości jakby tchnął taki nowy powiew Ducha Świętego przez wspólnotę, czyli najczęściej będziemy doświadczali Bożych dzieł we wspólnotach. Tak? Czyli punkt pierwszy, słuchamy słowa, punkt drugi, oglądamy Boże dzieła, punkt trzeci, żyjemy na co dzień wiarą. I punkt czwarty, o którym zapomniałem, a sobie później przypomniałem, to oczywiście jest modlitwa. Oczywiście jest modlitwa, kochani, kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli: Panie, przymnóż nam wiary, to była modlitwa. Jezus nie powiedział: źle, żeście się pomodlili. Nie potrzebujecie się tak modlić. Nie. Modlimy się. Dlaczego? Dlatego, że cnota wymaga Bożej łaski. Owoc Ducha Świętego potrzebuje Ducha Świętego. Charyzmat wiary potrzebuje działania Ducha Świętego. Czyli wszystkie te rzeczy dokonują się w relacji z Bogiem.
czyli każda moja modlitwa, każda Eucharystia, każdy sakrament pokuty. To jest fajne. Zwróćmy jeszcze uwagę na sakrament pokuty. W momencie, kiedy upadam, kiedy może diabeł mi podpowiada, że Bóg już ciebie nie chce, Bóg już postawił na tobie kreskę, i słyszysz te słowa: idź i od tej chwili już nie grzesz, przebaczyłem ci, nie pamiętam o twoich grzechach, no to przecież cudownie buduje wiarę i wracamy znowu do pełnej relacji z Bogiem, oczyszczeni, prawda? Zobaczcie, czyli widzimy, że modlitwa i sakramenty w naturalny sposób wynikają z wiary i do wiary prowadzą, do większej wiary. Czyli podsumowując, zobaczmy, no wydaje się to oczywiste, że słuchamy słowa, oglądamy Boże dzieła, żyjemy wiarą i w modlitwie i w sakramentach ta wiara jest rozniecana, wzbudzana, więc rok po roku powinniśmy być coraz mocniejsi w wierze, a nie coraz słabsi. I teraz zadaj sobie takie pytanie, czego ci brakuje? Gdyby tak te cztery elementy budowania wiary sobie rozrysować, czego ci brakuje na dzisiaj? Czy brakuje ci słuchania słowa? Może w twojej wspólnocie Słowo Boże nie jest głoszone? Może pokazywane są tylko wymagania, które Bóg stawia, a nie są pokazywane też obietnice, które Bóg daje? Może wpadłeś w tą pułapkę, czy wpadłeś w tą pułapkę, że nie należy oglądać Bożego działania, bo to ci na coś zaszkodzi? A może twoja codzienność jest bardzo daleko od wiary, czyli masz taki podział na sakrum i profanum, czyli tak, jest niedzielna Eucharystia, jest chwila modlitwy, ale oprócz tego nie ma nic. O, tam jakieś krzyki są, tam coś chodzi. Tak, czyli zastanów się, czy żyjesz wiarą, czy twoja codzienność faktycznie jest przesycona decyzjami wiary. Czy może robisz to, co ci się podoba, bez konsultacji w ogóle z Bogiem? Tak? I punkt czwarty, czy modlisz się, czy twoja relacja z Bogiem jest mocna, czy wzrasta? Jak to jest? Prawda? Zadaj sobie te pytania. Każdy z nas pewnie ma takie miejsca, żeby się nawrócić. Ja od razu widzę też, gdzie te miejsca są. Prawda? No ale właśnie. Oby nie było tak, kochani, że ci, którzy powinni mieć wiarę, czyli tak jak tutaj mówiliśmy, uczniowie, mieli akurat tej wiary najmniej. A ci, których byśmy nie posądzili o wiarę, czyli poganka, czyli setnik. Kto to był setnik? To był zwierzchnik okupacyjnych wojsk. Czyli tak jakby w czasie II wojny światowej jakiś wyższy oficer niemiecki. No to przecież byśmy kogoś takiego nie posądzili o jakąś niesamowitą relację z Bogiem. Ale tak się stało. Oby nie było tak, że my zamiast być wielkiej wiary, jesteśmy ludźmi małej wiary. Ale słuchajcie, naprawdę, weźmy to sobie do serca. To nie jest Boża wina, jeżeli nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. To nie jest Boża wina. Być może nie wiedziałeś, jak to robić, być może nie wiedziałeś, jak to się dzieje, ale dzisiaj już wiesz. Dzisiaj już wiesz. Słuchaj Bożego Słowa. Tyle jest teraz wartościowych rzeczy. Ale uwaga, wartościowych. To, co powiedziałem. Jeżeli coś nie buduje wiary, jeżeli coś rodzi tylko lęki, strachy, tak? Jeżeli coś nie jest oparte na Bożym Słowie, tylko na jakichś dziwnych objawieniach, a już najbardziej na jakieś, co demon powiedział, nie słuchaj tego. Czy to jest Słowo Chrystusa? To, co powiedział demon, to jest Słowo demona, a nie Chrystusa. Tak? Czyli uważaj na to, czego słuchasz. Oglądaj Boże dzieła. Oddawaj Bogu chwałę. Jeżeli ja na przykład bardzo lubię widzieć, co u moich braci Bóg uczyni, tak? I innych posługujących. Za jakiś czas się spotykamy i mówimy, co Bóg uczynił. Mnie to buduje. Ja chcę o tym słyszeć. Ja chcę słyszeć, co u mojego brata Bóg uczynił na spotkaniu, jak się modlił. Bo to buduje moją wiarę.
I ja później chcę w codzienności korzystać z tej wiary, rosnąć w tej wierze i radzić to samo. I modlę się, kochani, modlę się. Oglądam innych posługujących. Modlę się. Nie chcę być w miejscu, w którym zamiast pochwały usłyszę od Pana Jezusa, no, naganę. Amen. Czyli wiemy, tak? Wiemy już, co mamy robić i patrzymy teraz. Czy mamy jakieś pytania? Jak oglądać Boże dzieła? Tak, i gdzie? To już mówiliśmy. Podstawowym miejscem oglądania Bożych dzieł powinien być Kościół. Obecnie no, ciężko sobie wyobrazić, tak często na liturgii no, wiemy, że nie ma takiego zarezerwowanego miejsca, więc oczywiście Bóg działa, ale często tego nie weryfikujemy. Natomiast we wspólnocie jest miejsce i na posługę charyzmatyczną, na weryfikację tego, co się w nas dzieje. Więc we wspólnocie. Jak czytać znaki? Ania do nas wysłała takie pytanie, jak czytać znaki, które Bóg do nas kieruje? Ja nagrywałem taki program, w którym tłumaczyłem bardzo dokładnie, w jaki sposób Bóg działa i jak rozeznawać Boże działanie. I już chyba nie będę przez godzinę tego tłumaczył. Tak? To jest z tych słynnych 5 warunków rozeznania. Zapraszam, żeby sięgnąć wcześniej do wcześniejszych programów. Ewa napisała takie pytanie, czy wiarę, to jest łączność z Duchem Świętym, może odciąć jakiś zły duch pochodzący od innych osób z otoczenia, które nie mają wiary? Nie, nie, nie. Wiary się nie traci w ten sposób. Wiarę się traci w ten sposób, że ktoś zasieje w tobie wątpliwości. Że ktoś ci na przykład zacznie tłumaczyć, że nie możesz wierzyć w Boże Słowo, bo to jest wymysł, albo że Kościół się myli i tak dalej. W ten sposób się traci wiarę. Jeżeli byśmy chcieli szukać działania złego ducha w utracie wiary, to byłoby to w ten sposób, że przychodzi, czy zły duch przysyła osobę, która będzie twoją wiarę negować, wyśmiewać i intelektualnie podważać, a ty zamiast odciąć się od tego i zamiast szukać Bożych odpowiedzi, to pójdziesz za tym i to w konsekwencji zrujnuje twoją wiarę. To jest takie działanie, a nie, że przejdziesz ulicą obok kogoś, kto nie wierzy i stracisz samą wiarę. Nie, nie, nie. To się tego absolutnie nie bójmy. Aldona napisała do nas pytanie, czy Bóg żartuje? Oczywiście, że Bóg żartuje, ale nie w takim sensie, jak niektórzy myślą, w taki, rozumiecie, sadystyczny sposób, tak, że na przykład modlisz się o uzdrowienie dziecka, a dziecko umiera, tak, i że to jest Boży żart. Absolutnie. Nie, Bóg ma poczucie humoru absolutnie cudowne. Absolutnie cudowne. To jest tak, jak ja dawałem to, ten przykład, jak uczyliśmy się podczas programów tego, że wypowiadamy słowo poznania. Program jest nagrywany 2 tygodnie na przykład wcześniej, a 2 tygodnie później osoba słyszy odpowiedź na swoje pytanie, które dzień wcześniej zadawała Bogu i nigdy więcej nie mógł tego wiedzieć, tylko Bóg to wiedział 2 tygodnie wcześniej, tak? I odpowiada na to pytanie. To są Boże żarty. Boże żarty wynikają z miłości. Boże żarty są błogosławieństwem. To jest tak jak przypomina mi się sytuacja teraz z Abrahamem i z Sarą. I Bóg dał im obietnicę, że za rok o tej porze będą mieli syna. A oni powiedzieli, to jest niemożliwe, jesteśmy za starzy. I Sara, usłyszawszy to, roześmiała się w namiocie obok. I Bóg powiedział, roześmiałaś się. Ona, nie, nie, nie śmiałam się, roześmiałaś się, ale i tak się to wydarzy. I to są żarty, które Bóg kocha czynić, tak? To są Boże obietnice. Bóg jest cudowny. Bóg jest pełen światła i Jego działanie odpowiada Jego naturze. Także tak bym na to odpowiedział. Nie wiem, czy jeszcze mam jakieś pytania. Czy intuicja jest kierowana od Boga? Paulina pisze do nas. Czy w nią wierzyć? Kochani,
To, co my nazywamy intuicją, to może mieć różne źródła. To może być twoje jakby doświadczenie życiowe, które jakoś przemawia, także masz takie przypuszczenie, że wydarzy się to albo tamto, a może to być też potrzeb Ducha Świętego. I znowu tutaj potrzeba sięgnąć znowu do tego programu, o którym mówiłem, w jaki sposób Bóg do nas przemawia i jak to rozeznajemy. Czyli intuicja może pochodzić od Boga, a może pochodzić ode mnie, a może być też pokusą. Tak? A więc, no właśnie, trzeba się nauczyć tego, jak Bóg mówi, trzeba się nauczyć rozeznawać, czyli umieć określić, od kogo pochodzi ta intuicja, od kogo pochodzi to natchnienie, byśmy powiedzieli, natchnienie. Tak, intuicja to jest bardziej takie potoczne stwierdzenie, a natchnienie bardziej poprawne, teologiczne. Czyli skąd to poruszenie w sercu, skąd to natchnienie? Kasia jeszcze tu napisała, jak i czy Bóg pomaga rozwinąć biznes z wiarą? Oczywiście, że Bóg pomaga, oczywiście, że Bóg prowadzi. Natomiast są pewne zasady współpracy z Bogiem w świecie finansów. I ja o tym już troszkę właśnie nie napisałem, tylko o właśnie, to jest ciekawe. Nagrałem dwa DVD o błogosławieństwa Abrahama 1 i 2. To jest w naszym sklepie sklepdotykboga.pl i właśnie mi się przypomniało, że miałem nagrać jeszcze dwa DVD. Ups. Nagram. I dzisiaj rozmawiamy z wydawnictwem SP i napiszemy książkę o tym, jak z Bogiem żyć w biznesie. Czy da się? Jak z Bogiem wchodzić w świat finansów, w świat biznesu, w świat pieniędzy, zatrudniania ludzi? Czy Bóg w ogóle takich rzeczy chce? No tak. Czyli napiszemy taką książkę już niedługo. Już niedługo. Tak, czy ja coś jeszcze tutaj mam? Pytanie, tak. Patrzę, czy mam jeszcze pytania. Dobra, to chyba wszystko, kochani. No to teraz. No, tak. Wiecie co, powiem wam coś tak w sekrecie, że teraz z księdzem Arturem będę pisał jedną książkę. Bo wygraliśmy taki konkurs na ewangelizację więźniów, czy pracę z więźniami i więzieniami, i napiszemy książkę o mocy przebaczenia i o przebaczeniu, które płynie z krzyża Pana Jezusa. I wydrukujemy to w 10 tysiącach egzemplarzy i poślemy do wszystkich więzień, fajnie? I wszyscy więźniowie będą mogli przeczytać właśnie o tym, jak Bóg przebacza i jak nas zaprasza do przebaczania innym. Także teraz będziemy coś takiego pisali, taką książkę z księdzem Arturem. Fajne. A no też będę później pisał tę książkę o biznesie, o tym, jak z Bogiem żyć, jak się kierować wiarą, Bożymi zasadami, jak Bóg błogosławi, jak Bóg prowadzi. Także to wszystko przed nami. Jeszcze pytanie, czy zmarli mogą przemawiać do nas we śnie? Z tymi zmarłymi to trzeba uważać, kochani. To może tak być, że Bóg pośle kogoś do ciebie, żeby do ciebie przemówić, ale tego typu doświadczenia muszą być tak samo rozeznawane jak każde inne prorockie objawienie, czyli według tych samych zasad. I znowu wracamy do programu pod tytułem Jak Bóg do nas przemawia. Tam też mówiłem o tym, że Bóg przemawia do nas przez sny. Jak się rozeznaje sny? O! Czyli znowu trzeba. Kochani, proszę was, nie dzwońcie teraz do mnie, bo to przerywa transmisję. Ktoś tu właśnie się dzwonił. Dobrze, kochani. I teraz intencja. Tych intencji mam sporo. Pewnie nie wszystkie. Może dopowiem jeszcze. Janusz prosił mnie o uzdrowienie oka, siatkówki. Jeszcze jeden chłopak prosił mnie o uzdrowienie kolana. Będziemy się o to wszystko modlić.
A teraz będziemy się modlić o choroby psychiczne, o pokój w rodzinie, bóle kręgosłupa, nawrócenie rodzin, o wzrost wiary. Amen. Będziemy się modlić, ale pamiętajcie, że oprócz modlitwy jeszcze te trzy punkty, tak? Czyli słuchanie Słowa Bożego, oglądanie Bożych dzieł i życie wiarą na co dzień. Choroby nowotworowe, o nienawracanie się nowotworów. Amen. Będziemy się o to modlili. Insulinoodporność, czyli to jest cukrzycowa sprawa jakaś. Udrożnienie kanalików łzowych. O tym udrożnieniu kanalików to znacie to świadectwo już. Jak byłem w Zduńskiej Woi, właśnie to ksiądz Piotr Jasek złożył mi takie świadectwo później, że dzień czy 2 dni później przyszła do niego właśnie przyszło małżeństwo z noworodkiem, z dzieciątkiem i pokazali to dziecko. I to dziecko miało mieć w piątek, zdaje się, właśnie ten zabieg, operację udrażniania kanalików, a podczas modlitwy w czwartek w Zduńskiej Woli właśnie zostało uzdrowione, będąc po prostu gdzieś wśród ludzi. Nikt się nawet nie modlił specjalnie o to dziecko, tylko właśnie Boży Duch, wiara i Bóg uzdrowił to dzieciątko i nie był potrzebny żaden zabieg. Serce pokorne i radosne dalej. Łaski potrzebne w rodzinie, za chore nerki, górne drogi oddechowe, struny głosowe, choroby wzroku, o uzdrowienie duchowe, depresja i lęki. Kochani, depresja i lęki. Powiem Wam szczerze, kiedy budujemy naszą wiarę i wzrasta w nas ta pewność Bożej opieki, Bożej miłości, to ja widziałem wiele osób wychodzących właśnie z lęków i z depresji w ten sposób. Kiedy pojawiła się ta pewność, że Bóg się troszczy, że Bóg jest, że Bóg nie opuszcza, że Bóg panuje i depresja i lęki odchodzą. Uzdrowienie relacji małżeńskich, choroba dwubiegunowa, dolegliwości jelitowe. Za dziewczynkę, która nie chodzi, ma problemy z kręgosłupem, u dziecka szeroko rozsiany nowotwór, alergia na roztocza i pleśnie, poprawa sytuacji finansowej, uwolnienie z lenistwa, uwolnienie z udręczenia umysłu, za kapłanów, o uzdrowienie kolan, uzdrowienie migdałów, szczęśliwe rozwiązanie dla kobiet w ciąży. Wiele intencji Bogu wiadomych, wiele o zdrowie niesprecyzowane. I pewnie jeszcze tutaj dopisujecie jeszcze porzucenie nałogu, uzdrowienie kręgosłupa Magdy. To jeżeli ktoś chce intencji słuchać, to dajmy sobie jeszcze 30 sekund, jeszcze wpiszcie. I będziemy zaraz się modlili. Właśnie z wiarą za siostrę Barbarę, uzdrowienie wzroku dzieci. Sen dla siostrzenicy. Kiedy się modlimy razem, to nasza wiara jakby, ona się nie tylko sumuje, ona się mnoży. Czyli jeżeli ty masz trochę wiary i ja mam trochę wiary, to razem mamy dużo więcej wiary. Jeżeli ja się modlę za twoje intencje, a ty za moje, to jest nam łatwiej. I to jest siła wspólnej modlitwy. Uzdrowienie z rwy Krzysztofa, tak? Uzdrowienie zębów, dziąseł, przełamanie niemocy w życiu. Amen. To kochani, jeżeli jeszcze sprawy finansowe, no widzicie, to będziemy jednak tak, będziemy nagrywali, będziemy pisali książki o tych finansach. Te finanse, no Pan Bóg chce, żebyśmy żyli w pokoju, prawda? Również finansowym. Pogłębienie wiary. No, o tym dzisiaj mówimy. Amen. Za całą rodzinę. Choroby uszu. Uzdrowienie wzroku u dzieci. Uzdrowienie skóry. Zalęki. Nawrócenie. Nawrócenie i uzdrowienie. Kochani, to stańmy naprawdę z wiarą teraz. Razem, razem. Ja tutaj,
z gór, wy tam w Polsce czy w innych miejscach na świecie, ale stajemy z wiarą. I tak jak ten setnik, który miał największą wiarę, on zrozumiał, że dla Boga nie ma problemu przestrzeni. Bóg po prostu wypowiada swoje słowo, Bóg działa przez swojego ducha, gdziekolwiek jesteśmy. Panie Jezu, chcemy stanąć przed Tobą z tymi wszystkimi naszymi intencjami, w intencjach dotyczących nas samych, ale chyba jeszcze bardziej tych wszystkich, których kochamy, i z całą wiarą, którą mamy, z całą ufnością, z całą miłością, Panie, przychodzimy do Ciebie, tak jak te osoby w Słowie Bożym, które dałeś nam jako wzór wiary, z całkowitą dziecięcą ufnością, z pewnością, że Twoja miłość nie jest obojętna. Jezu Chryste, z tą pewnością, że Ty nie zostawiasz nas samymi, z tą pewnością, że Ty, umierając na krzyżu, zapłaciłeś za wszelki grzech, za chorobę, za cierpienie, za wszelki ucisk, i my możemy przez wiarę przyjmować to wszystko. Jezu Chryste, chcemy w Twoje imię obmyć Twoją najświętszą krwią każde chore miejsce, jakakolwiek to jest choroba. Czy to jest choroba ciała, czy to jest choroba emocji, umysłu, czy to jest choroba duchowa, zniewolenie. Jezu Chryste, chcemy teraz obmyć Twoją świętą krwią wszystkie te miejsca zaatakowane przez chorobę, przez diabła, przez grzech, przez cierpienie. Jezu Chryste, Twoje słowo mówi, że mocą Twojej krwi zostaliśmy uzdrowieni. Uzdrowieni, Panie. 2000 lat temu swojej miłości oddałeś życie za każdego z nas. Cudowny Jezu. Cudowny Jezu, przychodzimy do Ciebie jako Twoje dzieci. Przychodzimy z pełną ufnością. Z pełną ufnością. Nawet kiedy nasze serce nam podpowiada, że Ty mówisz nie, to tak jak ta cudowna matka, poganka, ona powiedziała, ale i tak wierzysz, że i tak to uczynisz, i my wierzymy. Choćby lekarze mówili, że się nie da. Choćby inni ludzie mówili, że się nie da, my mówimy, że się da. Że w Tobie, Panie, się da. Że Ty mówisz tak. Cudowny Jezu. Cudowny Jezu. Niech wstępuje, Panie, Twój ogień teraz. Niech wstępuje Twoja moc. Niech tak jak ta kobieta cierpiąca na upływ krwi, która się dotknęła Ciebie przez wiarę, niech Twoja moc wyjdzie teraz, Panie. Niech Twoja moc wychodzi teraz do wszystkich miejsc zakażonych nowotworem w imię Jezusa Chrystusa. Niech wychodzi Twój ogień teraz. Niech wychodzi Twoja moc, Panie. Niech wychodzi Twoja miłość, Panie, do wszystkich umysłów pogrążonych w depresji, w lęku. Niech Twoja wiara rośnie, Panie. Niech Twoja wiara rośnie. Niech Twoja moc, Panie, się objawia teraz. Niech Twoja moc objawia się teraz w umęczonych sercach, w umęczonych ciałach. W Twoje imię, Panie, ja przyjmuję władzę teraz nad wszelkim lękiem, nad wszelką depresją. W Twoim imię, Panie, przełamuję teraz wszelki lęk, wszelką depresję, wszelkie przyczyny tego lęku i depresji, czy to są przyczyny emocjonalne, czy to są przyczyny duchowe. W Twoim imię przełamuję to wszystko. Jezu Chryste, mocą Twojej ofiary ja przełamuję wszelki lęk, wszelką depresję, wszelką nerwicę, wszelkie natręctwa. W Twoje imię, Panie, związuję i przełamuję moc wszelkiej choroby. W Twoim imię uwalniam ogień, Panie. Uwalniam ogień, szczególnie do tych nowotworowych sytuacji. Raku w imię Jezusa Chrystusa nakazuje umierać. Wszelkie guzy, wszelkie nacieki, wszelkie przerzuty w imię Jezusa Chrystusa nakazuje zmniejszać się, wchłaniać i znikać całkowicie. I znikać całkowicie.
w imię Jezusa Chrystusa przemawiam do wszystkich kości, do wszystkich bolesnych stawów. Obmywam, Panie, te wszystkie miejsca Twoją świętą krwią i uwalniam Twój ogień. Stawy, chrząstki, kości w imię Jezusa Chrystusa. Przyjmujcie moc Bożą teraz i bądźcie uzdrowione w imię Jezusa Chrystusa. Przyjmujcie Bożą moc, stawy, kości, chrząstki, ścięgna, mięśnie, wszystko co jest urwane, co jest naderwane, co jest wytarte, wszystko co jest uszkodzone, nakazuje temu wszystkiemu narastać, odrastać. W imię Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, uwalniam, Panie, Twój ogień, uwalniam Twój ogień do tych miejsc. I widzę, jak Duch Święty czuje, jak dotyka umysłów, jak przemienia myślenie, jak uwalnia od lęku, jak teraz to się dzieje. Czuję też niedowład w prawej ręce, gdzieś tu w łokciu, w barku. Bóg uwalnia swoją moc teraz i uzdrawia te miejsca. Bądź uwielbiony Jezu. Bóg zaprasza teraz osobę do przebaczenia swojej matce. I Bóg mówi, słyszę Twoje modlitwy, ale proszę Cię o decyzję przebaczenia matce. To nieprzebaczenie blokuje Boże działania. Bóg zaprasza też wiele kobiet, które modlą się o nawrócenie męża, do tego, żebyś najpierw przebaczyła mężowi. Przebacz mu zniewagi, przebacz mu lekceważenie, przebacz mu w imię Jezusa, aby Bóg mógł przez Ciebie działać w życiu i w sercu Twojego męża. Przebacz mu. Przebacz mu, Bóg chce przez Ciebie działać. Bóg zachęca wiele osób też do tego, żeby błogosławić dzień, żeby błogosławić męża, żonę, żeby błogosławić, nie przeklinać, tylko błogosławić. Żeby w wierze wypowiadać Boży plan dla tej osoby. I Bóg mówi, że zobaczysz wtedy Boże dzieła w codzienności. Zobaczysz rozwój swoich dzieci. Zobaczysz rozwój swojego małżeństwa. Zobaczysz rozwój swojej firmy, kiedy zamiast przekleństwa w wierze będziesz wypowiadała błogosławieństwo. Jakieś uszkodzenie mózgu, widzę, że Bóg uzdrawia z prawej strony po jakimś lekkim wylewie z prawej strony uszkodzenie mózgu. To powodowało niedowład lewej nogi, lewa noga, takie ciągnięcie lewej nogi, delikatne ciągnięcie po ziemi. Bóg uzdrawia to w tym momencie, tak wierzę. Problemy, Bóg uzdrawia problemy z takim wzięciem oddechu, to jest astma, tak? Astma i inne problemy takie oddechowe, że nie dało się wziąć oddechu. Oddechu. Bóg uzdrawia też gardło, te problemy z gardłem, nawracające zapalenia gardła, tchawicy, krtani. I takie coś zobaczyłem, że Bóg uzdrawia wnętrze oka. Ja nawet nie wiem, czy ty wiesz, że masz taki problem, ale z tego powodu masz ciągłe migreny i taki ból jakby przeszywający do środka głowy. I Bóg uzdrawia to w tym momencie. Te migreny i ten ból taki do środka głowy. Widzę teraz jakby dwie siostry, że Bóg daje nie tylko przebaczenie, ale pojednanie dwóch sióstr. Macie między 40 a 50 lat, od dawna skłócone. I wierzę, że jedna z tych sióstr nazywa się Anita. Dwie skłócone siostry. Wierzę, że Bóg daje wam łaskę pojednania.
Panie Jezu, chcemy Ci oddać wszystkie te nasze ciężary, przerzucić to wszystko na Ciebie. Twoje słowo mówi, że mamy przerzucać na Ciebie wszystkie nasze troski, bo Tobie zależy na nas. Przerzucamy wszystkie te intencje, które wypisaliśmy, wszystko to, co nosimy w sercu, oddajemy Tobie. Niech ogarnie to wszystko Twoja miłość, Twoja łaska. Niech Twoja moc, Panie, niech Twoja moc działa w nas teraz i od teraz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen, kochani. Jeżeli już teraz widzisz Boże działanie w sobie, piszcie pod tym filmem, rozsyłajcie go. Niech inni też dowiedzą się, jak się buduje wiarę, jak cudownie być z Bogiem i że życie z Bogiem nie jest nudne, to jest ciągły wzrost i ciągle więcej, prawda? Ostatnio się pojawia coraz więcej takich konferencji pod tytułem jest więcej, Bóg ma więcej i to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda i my się dopiero w Kościele uczymy tego, co to znaczy więcej, gdzie jest to więcej. Ale jedno jest pewne. Zawsze, żeby było więcej Boga, potrzeba również więcej wiary, bo wiara jest tą ręką, którą my przyjmujemy Bożą obecność i Boże działanie w naszym życiu. Czego Ci, kochani, bardzo życzę. Jest 22:13. Ja już tam słyszę, że moje dzieci zaczynają szumieć. Już musimy kończyć. Już musimy kończyć. Oczywiście ten materiał też się pojawi na YouTubie, tylko za jakiś czas. Zostańcie z Bogiem, kochani, i niech ma w swojej też modlitwie was wszystkich Maryja, która jest matką wiary, tak? Matką wiary. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Tak jak Abraham był ojcem wiary, tak Maryja jest błogosławiona, która uwierzyła. Czemu uwierzyła? Słowu, że wypełni się w niej słowo. Niech również Słowo Boże wypełni się w Twoim życiu. Amen. No i kończymy. Zostańcie z Bogiem.